Miało być tak łatwo, a wyszło jak zawsze. A ja tu będę wąchać kwiatki. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Pam do przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Ja. Dzień dobry. Dzisiaj odcinek techniczny ku radości panom. Panom? Panów. Panów czy panom? Nieważne. Lecimy. Jakieś tam strzelanki w tle, ale nie o tym. Nie będzie o strzelaniu, będzie o malowaniu. O malowaniu samochodu, naszego złomka, i nasz złomek będzie teraz biały. Co tutaj teraz podkład robisz, tak? Nie, my nie będziemy jeździć ambulansem, kuźwa, nie? No właśnie, to by była taka nowa koncepcja. Tak więc nie, biały nie będzie, dalej będzie czarny. Nie, no to żarcik mały, złomek nie będzie biały, będzie nadal czarny, ale będzie wielkie malowanie. No, ten nasz złomek oryginalnie był srebrny, muszę powiedzieć. Potem on miał takiego rapa, tak? Taką, jakby taka guma, jest taka specjalna farba, takie firmy, które to robią. Ale to potem po jakimś czasie odchodzi, więc jakby ktoś chciał wydać na to pieniądze i sobie okleić ten samochód, to dobrze się zastanówcie, bo naprawdę to po pewnym czasie po prostu odłazi. Więc potem była taka inna koncepcja, koncepcja malowania jakąś tam farbą, zaraz się dopytam jaką, a później właśnie to też tam nie było tak dobrze zrobione i teraz będziemy mieli profesjonalne malowanie tego samochodu, które wykonamy sami. Właściwie wykonamy to za dużo powiedziane. Całą robotę niedźwiedź zrobi sam, a ja tu będę wąchać kwiatki i tudzież trochę nagrywać. Zanim zabierzecie się za taką robotę, to warto sprawdzić długoterminową prognozę pogody. Bo oczywiście ostatnią rzecz, jaką chcemy, to jest deszcz. Ale czasem się nie da, nie? Czasem masz czas tu, teraz musisz to zrobić, no to wtedy dobrze mieć plandekę, żeby można było zakryć. Albo no, jak ktoś ma jakąś wiatę, czy tak dalej. Tu jest wiata, ale niestety trochę za niska. Tak więc chociażby plandeką trzeba pozakrywać wszystko. No, ale najlepiej po prostu gdzieś, gdzie jest fajnie ciepło. Ale też z drugiej strony, jak jest za ciepło, to za szybko będzie schła farba, to też niedobrze. Tak więc warto to wszystko wziąć pod uwagę. Miało być tak łatwo, a wyszło jak zawsze. No najgorsze są przygotowania, nie? Tak więc trzeba tutaj wszystko pościągać z dachu. Nie wiesz, dlaczego jest ciężko? Chłopaki planują, jak to zrobić. Ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Masz pojechać dalej niż my tu jesteśmy. Czyli co ja mam zrobić? Masz jechać do tyłu, dalej niż ten point. Cały czas prosto tu ma być przód. Bo my tu będziemy no. stali, to ma minąć samochód. My wtedy to na ziemię położymy, a ty jedziesz równo tam do tak. tyłu. Do żaby? Nie wiem. Prosto, koła są prosto, parę. Po prostu prosto. Pomału i prosto. Kluczowe będzie te pierwsze parę centymetrów, nie?
będziemy mówić. Mówiłem, przecież jeszcze to. A jest, menda ciężka jest. No to pudełko jednak nie ma. Coś damy radę. Damy. Ale to są podpory do tych plasterboardów, nie? Akcja, podejście drugie. A słuchajcie, a wy nie potrzebujecie pomocy? Może ja bym do Radka zadzwoniła? Mamy koncepcję jakąś tam. Afri, chodź tu. Chodź tu. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. I co? Teraz się martwisz, jak założysz? Nie, teraz się martwię, że sobie narobiłem twój roboty. A teraz żałujesz, że zacząłeś. To bym się martwił. I po co ci było to wszystko? Nie wiem. Żeby być piękny. Żeby miał zajęcie. Głównie chciał być piękny. Nie, głównie chodzi o to, żeby miał zajęcie, wiesz? Nie miała babcia kłopotu. I wydaje mi się, że chyba mamy więcej szczęścia niż rozumu. Bo gdy niedźwiedź się zabrał za to wszystko i ja zaczęłam to filmować i porobiłam zdjęcia, to dostałam taką wiadomość, że koniecznie musimy się spotkać i po prostu, no... Z kim? I gdzie? I co się będzie działo? Cześć, Tomek Trzaskowski. Zajmuję się szkoleniami z technologii natryskowych. Począwszy od polimoczników, no Raptor też powiedzmy, że zalicza się w powłoki natryskowe. I piany pór szkole z ocieplenia poddaszy pianą. Współpracuję właśnie z firmą Masteco dla producenta piany pór. Ale bardzo też dużo robimy szkoleń, jeśli chodzi o polimoczniki i wszelkie pochodne izolacje natryskowe, w co jak najbardziej wpisuje się aplikacja
tej tego farby, nie? Czarnego potwora. Tak, tego czarnego potwora, bo też może oglądają kobiety i my będziemy malować taką specjalną farbą, taką farba guma, coś takiego. No, ja się na tym nie znam. Jak zwykle tam panowie oglądają, to wiedzą. W razie potrzeby. Ale to tak. Nazywa się Raptor, tak? W tym przypadku będziemy używać Raptora. Jest wiele pochodnych produktów. Cobra, Rangers. Także to jest generalnie ta sama rodzina produktowa. Dla niedźwiedzia, bo jeszcze tylko dodam tutaj, że niedźwiedź nie bardzo chciał się z tobą spotkać, bo on mówi, nie, ja sam. On koniecznie chciał zrobić sam, ale Tomek powiedział, ty se zrobisz sam, ale pod moim okiem, pod tak okiem jest. Eksperta. Nie, no tak nie może być. To ja już usług nie świadczę, także tutaj tylko doradztwo techniczne. Super, nie mogliśmy po prostu lepiej trafić. No, zabieramy się. Najpierw zaczynamy od mycia. Tak jest. Łomek już jest przygotowany, jak widzicie, wszystko poklejane, zabezpieczone, nawet opony. Nam chłopaki już szykują sprzęt i zaraz będzie się działo. Teraz sobie zrobimy próbę. Mamy? Tutaj. Tu jest odpowietrzenie, nie? Pięknie wyglądasz. No. O! Ślicznie. Ja muszę się odsunąć. Tutaj patencik na malowanie wszystkich elementów, bo wiecie właśnie, wszystkie te różne elementy plastikowe trzeba było pościągać i jak to w życiu bywa, właśnie z takimi tak zwanymi pierdołami schodzi się dużo czasu, nie? No i pięknie, wszystko ładnie już montujemy i tutaj popatrzcie, jaki fajny sprzęt ma tutaj Tomek, więc bez problemu można było tutaj ten koszyk zawiesić, ale
taka mała wpadeczka. Teraz śruby, uwaga, śruba, która tutaj mocowała do tej całej konstrukcji, no to niestety nie wchodzi. O, tak, trochę wchodzi, ale nie wchodzi, tak więc no, trzeba sobie tam troszeczkę, oczywiście chłopaki se poradzą, bo se popiłują, ale znacznie łatwiej byłoby to zrobić na ziemi, ale no, to są takie szczegóły, które człowiek nie przewidzi. Tak, tutaj takie uchwyty będziemy mieli teraz. Proszę bardzo. I będzie można coś powiesić na drzwiach. Muszę wam powiedzieć, że mamy mnóstwo szczęścia i normalnie nie wiem, jak tutaj Tomkowi dziękować. Ale Tomek chciał właśnie zaprosić też inne osoby, które chciałyby sobie tutaj coś ponaprawiać, zrobić. Tylko uwaga, Tomek pracuje, tak? To, że czasem coś nam pomógł w weekend, wiecie, albo gdzieś tam wieczorem po pracy, no to zrobił to grzecznościowo, bo po prostu nas lubi, obserwuje i chciał nam pomóc. Natomiast zaprasza wszystkie osoby, które by chciały tutaj przyjechać same i porobić coś w jego warsztacie. Ale myślę, że Tomek lepiej wytłumaczy, jak on sobie to wyobraża. Chodźcie, zapraszam was, zobaczycie, jak to wygląda. Czyli nasz garaż and garden. No, garaż to tak naprawdę wielka hala. To kiedyś tutaj był serwis autobusów, ciężarówek, rodzinnie prowadziliśmy taki biznes. Ja teraz zawodowo zajmuję się czym innym, no ale wymyśliłem właśnie, że będziemy z przyjemnością witać przyjezdnych gości, żeby mogli odpocząć chwilę, ewentualnie gdy mają potrzebę takiego szybkiego pit stopu, są narzędzia do dyspozycji. To jest wielka hala. Brama garażowa ma 3,90, a szerokość jest 3,20. Więc no, każdy praktycznie kamper wjedzie, bo autobus tu wjeżdżał kiedyś, więc naprawdę jest sporo miejsca, fajne miejsce. Zawsze też możecie liczyć na moją pomoc. Z tematyki zabezpieczenia na przykład antykoruzyjnego na zasadzie porad, nie usług, nie świadczy już usług, ale mam nieskromnie mówiąc sporą wiedzę na ten temat, jeśli chodzi właśnie o powłoki i zabezpieczenie antykoruzyjne tego typu. Chodźcie na górę, zobaczymy, zobaczycie, jak to wygląda dalej. Tak, bo ja tutaj może dopowiem, ale pewnie będziesz mówił sam, że twój pomysł jest taki, że ktoś może przyjechać i równocześnie tutaj, znaczy robić sobie w garażu, naprawiać lub tam budować. Tak, jeśli jest taka potrzeba kampera, to może się u nas na ogrodzie zatrzymać. Nie jest to jakieś wielkie miejsce i też nie spodziewamy się tutaj jakiegoś najazdu dużej ilości osób, ale po prostu jest fajne miejsce, spokojnie, zawsze jest drewno też, można sobie samemu nawet porąbać, jak ktoś chce, może sobie rozpalić palenisko. Jest woda, prysznic, pralka, także fajne warunki, bezpiecznie dla dzieci, bezpiecznie dla piesków, mogą sobie biegać, hasać, także zapraszamy.
No właśnie, my żeśmy byli tutaj 2 tygodnie i spaliśmy w tym domku, no bo nie mogliśmy spać w namiocie, bo wszystko było rozebrane, tak więc nie można było spać w namiocie i przez ten czas w tym domku, w tej altance żeśmy sobie tutaj spali i po prostu właśnie korzystali z łazienki i tak dalej. Tak więc no, polecam i potwierdzam, że jak najbardziej jest to miejsce właśnie bardzo nietypowe, dostosowane do tego, że można w garażu porobić i można równocześnie tutaj sobie mieszkać, jeżeli ktoś potrzebuje. Ale jeszcze właśnie mi się przypomniało, że jak ktoś potrzebuje i będzie miał, jak to daleko jest do Wrocławia? Chyba z pół godziny, nie? Pół godzinki drogi, 30 chyba, 4 km. Gdyby ktoś potrzebował, na przykład miałby większego kampera, taką potrzebę, żeby dojechać, to mam taki malutki samochodzik, mogę też go odpłatnie wypożyczać na jakieś dojazdy do Wrocławia, gdyby ktoś potrzebował, gdyby się okazało, że jakiś jest większy problem i ktoś musiał za kilka dni zostać u nas, nie? Mhm. Także tam też pojechać po części albo tak, po tak. zapasy. No jest dobry dojazd do tutaj, to jest miejscowość Cieśle, pod Oleśnicą, dobry dojazd jest od S8. Tak, potwierdzam i zapraszam. Super. Dziękuję bardzo. O, nie ma za co. Jak to nie, jak to nie? My jesteśmy dozgonnie wdzięczni, naprawdę. No, przyszłam do ciebie, stęskniłam się za tobą. No, nie może być. What the fucking crap. You're telling me. Co, nie wierzysz? No. No, cię, no nie znam. Nie bądź słabej wiary. Robimy pranie. Suszymy. No, to jest to przygotowanie, to jest bardzo mozolna praca. Naprawdę, tu więcej czasu się poświęci na to oklejanie, czyszczenie, nie? Odtłuszczanie, niż po prostu samo malowanie będzie trwało. No jak? Just like sex. No nie wiem, czy to możemy puścić w eter. Gra wstępna, gra wstępna. Yes, we can. Nabrudziłeś, to teraz musisz sprzątać. No kurwa, ty nabrudziłeś, po tobie muszę. Self-service. No, tak wygląda self-service. No, trzeba po sobie posprzątać.